Tomasz Piątek dla rządzących jest jakimś bolesnym kolcem, ale oni przybierają chyba jedyną dla nich racjonalną postawę, to znaczy ignorują go, tak? Czy też właściwie sugerują, że to są jakieś szalone wymysły. Nawet Nie, w tego ogóle nie nikt nie, sugerują. właśnie ignorują, nie ma, No nie ma ale przez tematu. to ignorują, tak? To znaczy Tak, ignorują, tak. że to są jakieś niestworzone opowieści. Media typu głównego boją się, bo państwo nie jest demokratyczne, boją się, że jeżeli to napiszą, to spotkają ich bolesne kary, bo przede wszystkim finansowe, odebranie koncesji i tak dalej, i tak dalej. To też jest niepokojące, bo pokazuje, że ta jakby jeden z fundamentów demokracji, czyli niezależność czwartej władzy, jest ten fundament jest mocno pokruszony.